Idźcie i głoście. Pod tymi słowami kończy się kolejna edycja 23 Targów Wydawców Katolickich. Jakże liczne były spotkania z autorami dobrych książek. Uświadamiają nam, jak ważną rolę odgrywa słowo pisane. Upływający czas dla wydawców książek katolickich dobiega końca na targach. Zatrzymajmy się na chwilę jeszcze, aby wsłuchać się w ton Bożych słów, jakie po czterodniowej sesji z książką czy z wydawcą pozostaną w pamięci. Niewątpliwie każdy, kto przybył na targi, zatrzymał się na kilku stoiskach, poznając nowości wydawnicze. Jakie one są? Rok Maryjny i czy stulecie koronacji obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, 140-lecie objawień Matki Bożej Giertrwałdzie, 100-lecie objawień Matki Bożej Fatimskiej daje możliwość poznania Matki Bożej w poezji czy opieki nad ojczyzną, światem. Ciekawa pozycja wydawnicza Arkad to ikony rosyjskie. Tematy arcydzieła autorstwa Natalii Majorowej i Genadija Skokowa. Podczas spotkania z księdzem doktorem Jerzym Tofilukiem, który opowiadał o ikonografii Chrystusa. Idąc dalej, wśród stoisk odkryjemy pozycje książkowe dotyczące prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II. Telewizja Polska przybliżyła inną postać w filmie dokumentalnym o apostole Kazachstanu, więźniu sowieckich łagrów, błogosławionym księdzu Władysławie Bokuwińskim, niezwykłym polskim misjonarzu. Gdy dzieci ci nie dają spokoju, poszukaj stoisko z Bożymi krowkami. Tam w słodkich cukierku odszukasz jeszcze coś. Cytaty świętych. Dla młodych to wydawcy przygotowali kilka tomików poezji, ale i poznania siebie w książce. Tak Bóg chce, abyś pokonał każdego Goliata w twoim życiu. Papież Franciszek mówił, aby zejść z kanapy i iść w świat, dając świadectwo prawdzie. Więc szukaj Boga w dobrej książce i Ewangelii. Niedziela to ostatni dzień targów wydawnictw katolickich. Odwiedź stoiska jeszcze. Może znajdziesz coś dla siebie w Arkadach Kubickiego w Warszawie.